Piotr Włodarski, absolwent Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Łódzkiego i Wydziału Reżyserii Łódzkiej Szkoły Filmowej. W latach 1987-92 współpracownik telewizji publicznej w Łodzi i w Warszawie, a w latach 1993-94 kierownik Działu Kultury Radia Manhattan. Realizator filmów dokumentalnych oraz reportaży, m.in. z festiwali w Cannes. Autor kompletnie przemilczanej książki o Andrzeju Wajdzie, zatytułowanej Pan Andrzej. Dzień dobry Państwu. Moim gościem dzisiaj jest Piotr Włodarski, mój kolega po fachu oraz autor książki pod tytułem Pan Andrzej. I teraz uwaga, to jakby dla Państwa dodatkowa informacja. Książka będzie w poniedziałek o 16 w Empiku na Nowym Świecie, podpisywana przez autora. Także zapraszamy. Żartowałem oczywiście. Ta książka oczywiście nie ma żadnej szansy promocji, prawda? Żadnej. Nawet był duży problem, żeby umieścić ją w hurtowniach. Także na 8 hurtowni, przez które przeszedłem, 2 jedynie zgodziły się ją rozpowszechniać. A jeśli chodzi o księgarnię, to bym powiedział, księgarnie prowadzone przez osoby o sprecyzowanych poglądach, jeśli można powiedzieć, centroprawicowych, jedynie brały tę książkę i zdecydowały się kolportować, a w innych nawet wprost odmawiano. Jeśli chodzi o recenzję, a sam po prostu chciałem ją wypromować, bo w sumie tak wypadło, że byłem wydawcą też tej książki. Próbowałem ją w jakiś sposób zareklamować w różnych czasopismach. Spotkałem się z murem, totalnym milczeniem. I oczekiwałem negatywnych chociażby recenzji. Nawet tych negatywnych recenzji nie było. Raczej potraktowano tą książkę, jakby nie zaistniała, jakby nie była. Skądś to znam w ogóle, muszę przyznać, taką metodę. Natomiast, no bo książka jest o czym właściwie? Ta książka to jest jakby moje własne rozliczenie się z PRL-em, jeśli można tak powiedzieć. Ponieważ, jak już na początku nie przedstawiłeś, ja skończyłem łódzką szkołę filmową. Jestem z wykształcenia reżyserem, raczej specjalizacji taki dokumentalista. Ponieważ miałem w pewnym okresie dość dużo czasu po chorobie, zacząłem zwiedzać archiwa, przeglądać materiały i papiery. Po prostu, żeby przygotować sobie jakby zaplecze do przyszłych, ewentualnie potencjalnych filmów dokumentalnych. I to, co przeczytałem w archiwach, po prostu wzbudziło we mnie raz przerażenie, a później zdumienie. Byłem zdumiony materiałami, jakie leżą w archiwach o polskim filmie, które ukazują polski film bardzo w negatywnym świetle, a reżyserów i twórców jako urzędników Urzędu Propagandy. Ja byłem zdumiony, że te materiały tam istnieją. Jak jeszcze spojrzałem na teczki, to okazywało się, że niektóre dokumenty sami twórcy przynosili do tych archiwów i zostawiali. Zacząłem je sobie notować, kserować, fotografować. No i stąd powstała ta książka. No i jest to książka o panu Andrzeju Wajdzie i tle. Jak wyglądał ten film polski, układy. Prawie wszyscy polscy filmowcy odpowiadają za nasze wyobrażenia o II wojnie światowej, o rzeczywistości, odpowiadają za stworzenie fikcyjnych problemów, fikcyjnych światów, które przyjęliśmy jako swoje. Począwszy od ciągłego wmawiania nam zagrożenia niemieckiego, które w filmie polskim zajmowało, no nie chcę kłamać, 50% polskich filmów fabularnych dotyczyły II wojny światowej, jeśli nie, to zagrożenia niemieckiego. Jest to po prostu czarny wizerunek, jest to, jeśli można powiedzieć, czarna propaganda. Mhm. I wiesz, i to wszystko w jakiś sposób, wiesz, we mnie zaczęło się, jeśli mogę to powiedzieć, kotłować. I rezultatem była właśnie ta książka. Książka, jest dokumentalistą, robię film dokumentalny. I książka właśnie jest zbudowana tak naprawdę jakby taki rozbudowany scenopis filmu dokumentalnego. Są dokumenty dotyczące Andrzeja Wajdy. Jego zapiski, dokumenty oficjalne, pisma o nim, recenzje jego filmu, tak. Zapisy kolaudacji. Film dokumentalny wymagałby jeszcze udziału pana Wajdy. Czy Wajda by się zgodził na wystąpienie w filmie, o którym mówimy? Sądzę, że nie, wiesz, bo po ukazaniu się tej książki ja aż 3 kanałami, jeśli można tak to powiedzieć, dostarczyłem tą książkę panu Wajdzie z prośbą o komentarz, łącznie z listem, że jeśli uważa, że któryś z tych dokumentów lub moje sformułowania lub ogólnienia są nieprawdziwe lub z którym się nie zgadza, to prosiłbym o jego komentarz, to ja chętnie, czy w dodatku, czy w drugim wydaniu, to uwzględnię. Totalna cisza, chociaż książkę dostarczył oprócz poczty
dla pana Andrzeja, jego serdeczny przyjaciel, dziś już nie żyjący, Andrzej Przezowski. Jedna z profesor, która zajmuje się naukowo analizowaniem twórczości również pana Andrzeja Wajdy, wręcz mi powiedziała, że pan Wajda przygotowuje list do mnie. Powiedziała to gdzieś 3 lata temu, do tej pory listu nie otrzymałem i podejrzewam, że nie otrzymam. Ja się nie dziwię panu Andrzejowi Wajdzie, że jakoś nie odpowiedział, ten list długo idzie do ciebie, no bo tutaj właściwie tego nie muszę czytać. Na samym początku napisane jest tak, na pierwszej stronie. Kłamca, mitoman czy konformista? Życzę towarzyszu Andrzeju Wajdzie. No, wiesz, no to jak na człowieka instytucję, uosobienie polskiej kultury narodowej, no to jest śmiały zapis. No ja się nie dziwię, że gość sobie myśla rany boskie, niech ten młody człowiek spada z tą książką, nie? Do sformułowania tego tytułu sprowokował mnie sam Andrzej Wajda w książce swojej Autobiografia. Na którejś ze stron, pozwalam sobie to, przepraszam, przygotowałem to nawet zacytować, strona 223, Autobiografia Andrzej Wajda. Andrzej Wajda zaczyna rozdział w ten sposób. Nigdy nie byłem partyjnym towarzyszem. Kropka. To mnie sprowokowało, bo w dokumentach, które czytałem, w życiorysach, które sam Andrzej Wajda pisał, sam się przyznawał, nawet był wręcz dumny ze swojej przynależności do PPR-u, czyli Polskiej Partii Robotniczej, a później tym, że był kandydatem do Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Ja chcę to podkreślić, ja nie uważam, że sama przynależność do tej partii była czymś złym, zbrodniczym, tylko jeśli osoba, która stara się być autorytetem, właściwie uważa się za wyrocznie we wszystkich sprawach związanych z filmem, należała i w książce wręcz twierdzi, że nie należała, to jest dla mnie kłamcą. Wiesz, tu nie chodzi o to, o samą przynależność, chodzi o zafałszowywanie życiorysu. Czytając wszelkie oficjalne życiorysy, które sam Andrzej Wajda pisał, za każdym razem znajdowałem tak zwane przemilczenia. Jeśli ty pomijasz jakieś fragmenty swojego życia, to próbujesz je ukryć. Opisałem to w tej książce. Dla mnie to było, wiesz, takie, przepraszam, że powiem, na swój sposób nieuczciwe i podłe. Mówisz podłe, to emocjonalnie to nazywasz, ale chyba to świetnie rozumiesz, no bo ty masz, teza tej książki jest taka, że to nie jest jakby takie spychy przemilczenie, tylko że wielki związek między PPR-em i jego i pozycją Andrzeja Wajdy w latach 40. i początku 50. Ta jego pozycja ma wielki związek z tym, że te filmy robił i że był właściwie takim pieszczochem władzy przez całe lata. Powiedziałeś, że był kandydatem do partii, tak? Czy partii tak, samej nie był? Widzisz, o tym nie chcę nic mówić, ponieważ jakby dalej grzebię w dokumentach. Są strasznie dziwne rzeczy. Tropisz dalej, tak? Tak, jestem po 2-3 wywiadach, rozmowach. Mam kserokopię 2 dokumentów, które są tylko kserokopiami. Ja muszę dotrzeć do oryginałów. Jak dotrzę do oryginałów, wtedy mogę mówić coś więcej dalej. Czyli publicznie grozimy tutaj, rozumiem. To nie jest grożenie. Ja chcę być wiarygodny. Dobra, posłuchaj, oddajmy głos panu Kłopotowskiemu, który skomentuje twoją książkę. Zniechęciła mnie ta książka po pobieżnym przejrzeniu. Zajrzałem w kilka miejsc, stwierdziłem, że z tej pozycji nie można polemizować z Andrzejem Wajdą, dlatego że jest to pozycja małostkowa, wytykanie mu różnych drobnych przekłamań, pewnych małych świństw nawet. To nie jest sposób, w jaki należy potraktować tego artysta. Otóż to, co Andrzej Wajda zrobił w PRL-u, to było po prostu ratowanie naszej godności obywatelskiej i narodowej, także i ludzkiej, powiedziałbym. Więc można panu Andrzejowi zarzucić wiele rzeczy. Trzeba je zarzucać, na przykład taki bezwzględny stosunek do kolegów, manipulatorstwo. To wszystko jest prawda. No ale żeby wybić się w tak trudnych warunkach, to przecież wymagało ono pewnej bezwzględności i także pewnych brzydkich cech charakteru. Pan Andrzej je posiada, ale powiadam, jest wielkim artystą i jakiekolwiek by złe rzeczy zrobił, to jest to okupione przez jego dzieło. Po filmie Popiół i Diament zawdzięczam Andrzejowi Wajdzie uświadomienie sobie tragedii jakowców. Oczywiście teraz wiadomo, teraz ja wiem, że jest to rzecz wysoce skłamana, ten film. Natomiast wtedy, kiedy byłem po prostu bardzo młodym człowiekiem chowanym w szkole komunistycznej, poddanym komunistycznej propagandzie, już samo to przez heroizację pokolenia Armii Krajowej przy pomocy wielkiej postaci, którą gra Zbyszek Cybulski, uświadomiłem sobie po prostu ten wielki dramat. Poza tym ta wspaniała scena śmierci na śmietniku historii, no przecież to jest Zbyszka Cybulskiego. Jakże to jest wspaniałe kino mimo wszystko.
To jest przeżycie artystyczne. Piękne przeżycie, bardzo głębokie, ale z tego jasno wynika, że pokolenie naszych ojców, dziadków, niepogodzone z systemem komunistycznym, ląduje na śmietniku historii. I teraz to jest piękna wizja. Ja tylko pytam, czy ona jest moralnie zasadna. Nie ma jednej wizji historii. To jest zawsze wypadkowa naszej wiedzy o przeszłości, sił społecznych, które działają na proces poznawczy. Nie ma jednej wizji historii. Wszystko, co wiem, jest hipotezą, dopóki nie pojawi się sposób na obalenie hipotezy. Wtedy się mogło wydawać, że istotnie pokolenie Jakowskie wylądowało na śmietniku historii i Polska niepodległa się nie odrodzi. Tak mogło się wydawać niektórym. Niektórzy twierdzili, że zawsze jest nadzieja i że Polska się odrodzi. Okazało się, że ci drudzy mieli rację. Andrzej Wajda szedł na niezbędne kompromisy, miał znakomite wyczucie możliwości powiedzenia tego, co jest możliwe w oparciu o państwowe pieniądze, państwowy aparat produkcyjny i co się zmieści przez ucho i dzielne cenzury. Mój ojciec należał do AK, Popiół i Diament dla niego był takim ostrzeżeniem. Albo wy, dawni Jakowcy, włączycie się do budowy tego kraju, albo idziecie na śmietnik. Ten film był takim ostrzeżeniem i tak go odebrał. Ten film nie był dla mnie tego rodzaju przeżyciem, jakim był dla Kłopotowskiego. Jakby tragizm pokolenia Jakowców ja znałem z domu. Poza tym można było kręcić filmy, które i kręcono, które nie były aż tak zaangażowane społecznie, politycznie. Dla mnie wielkim artystą, przepraszam, jedynym może reżyserem w Polsce, który był uczciwy, to jest nieżyjący już Wojciech Jerzy Has. Cała jego twórczość, jeśli nosi ślady kompromisu, to jest to kompromis tylko w stosunku do urzędników, którzy obcinali mu budżety, obcinali mu scenariusze i zresztą nas ostrzegał w szkole filmowej na zajęciach, uważajcie na politykę, nie mieszajcie się w to, bo to jest mechanizm, który was pożre, jesteście za słabi. Nie żartujcie z psem, bo was pogryzie. To były jego rady. Wojciech Jerzy Has nakręcił bardzo dużo filmów, które są wybitne. Są wybitne od strony artystycznej, są uczciwe, są moralne, a też posiadają jakby próbę opisania jego pokolenia, pokolenia skażonego wojną, tych, którzy przeżyli wojnę. Pamiętam, na zajęciach nam kiedyś opowiedział, że my nie zdajemy sobie sprawy, że II wojna światowa zniszczyła pewien świat. Świat polskich, może dworków, mieszczaństwa, inteligencji. II wojna światowa była zakończeniem pewnego świata, który już się nie odrodził. Po wojnie on był dobijany, bezlitośnie dobijany, niszczony, a później jeszcze ośmieszany i kompromitowany. I Has potrafił o tym opowiedzieć i potrafił kręcić filmy, co prawda coraz bardziej był odsuwany i zaszczuwany przez środowisko, a pozostałe osoby, chociażby pan Andrzej Wajda, trzepał filmy prawie że rok po roku, żaden zakręt dziejowy ani polityczny go nie ruszył, bym powiedział nawet, że po 68 roku to trzepał film każdego roku, nawet czasem się zdarzało dwa w ciągu roku, czyli jakby kręcił to, co władza chciała, a znowu nie oszukujmy się, osoby, które dawały pieniądze na kręcenie filmów, to nie były libezmózgowcy, to nie był towarzysz Gomułka. Jestem w stanie docenić inteligencję i spryt Borejszy, Sokorskiego, czy jeszcze kilku innych postaci, jednak istniało coś takiego jak polityka filmowa, istniało coś takiego jak podrzucanie tematów. Jerzy Bosak, jedna z szarych eminencji polskiego filmu, o której bardzo mało się wie, postać, która w pewnym momencie prowadziła samego Andrzeja Wajdę. Jerzy Bosak mnie przeraził kiedyś na zajęciach, kiedy byliśmy w grupie i on nam na przykład tłumaczył, że cały film powojenny w Polsce był właśnie jakby krojony według dawnej idei startu. To była taka grupa międzywojenna, można powiedzieć, miłośników kina, z której wywodził się Aleksander Ford, Jerzy Bosak i cała grupa późniejszych władców polskiej kinematografii. Jerzy Bosak mówił, że od samego początku traktowano film jako rzecz społecznie użyteczną, która ma służyć społeczeństwu, a konkretnie władzy. I na przykład on opowiadał, że jednym z jego pomysłów, twierdził, że to był jego pomysł, jego patent, to było jak nakręcić film, po obejrzeniu którego widz na przykład polubi przykładowo partyzanta
z Armii Ludowej czy z Gwardii Ludowej. Krótko opowiem, jak on opowiadał scenariusz. Przykładowy scenariusz wzorcowy polegałby na tym, że mamy II wojnę światową, para młodych ludzi, zakochanych w sobie, pierwsze spotkanie, pocałunek, po pierwszej nocy, którą razem spędzają, zostają przypadkowo zgarnięci na pawiak, tam są bezlitośnie bici przez gestapowców, sceny naturalistyczne, jak im wyłamują paznokcie, wybijają zęby, kiedy już są krańcowo skatowani, wrzuceni są do ciężarówki, wywiezieni do lasu, do Campinosu, gdzie mają być rozstrzelani. Pierwsza partia wychodzi z ciężarówek, kopie doły, zostaje rozstrzelana. Druga jej partia jest nasz bohater i nasza bohaterka, kończą kopiać dół, ostatnie spojrzenie, czekamy już na tragiczny koniec i w tym momencie słyszymy strzały, oddzielny oddział Gwardii Ludowej czy Armii Ludowej zabija niedobrego hitlerowca, gestapowca, który się głównie znęcał naszymi bohaterami. Nasi bohaterowie są ocaleni, padają sobie w ramiona, koniec filmu. Reakcja widza według Bosaka powinna być taka, oprócz tego, że został wzruszony losami naszych bohaterów, jest przekonany o szlachetności, o wszechobecności Armii Ludowej, Gwardii Ludowej i w tym momencie budzą się nasze pozytywne uczucia w stosunku do Armii Ludowej. Ten przykład daję dlatego, że jak zacząłem oglądać jeszcze raz filmy nakręcone w Polsce Ludowej, większość zawiera, można powiedzieć, taki podtekst manipulacyjno-propagandowo-pedagogiczny. I naprawdę poczułem się, przepraszam za słowo, zgwałcony w jakiś sposób, zgwałcony przez oczy, że ja oglądałem te filmy i jakby wchłaniałem tyle propagandy w siebie, a robili to ludzie z uśmiechem na twarzy, twierdząc, że są artystami. I do tych artystów należał również Andrzej Wajda. Też się zgadzam oczywiście, że pan Wojciech był wielkim artystą, wspaniałym człowiekiem. Też ktoś się zgodził, że te filmy robił, tak naprawdę myśląc spokojnie o tym, co to znaczy robić filmy, które kosztują jednak dużo pieniędzy, to w czasie i komunistycznym, i niekomunistycznym to od kogoś zależy, żeby te pieniądze dać. Wojciech Jerzy Has no też nie był partyzantem z lasu, tylko człowiekiem, który jakoś o te pieniądze występował, prawda? Ale kompromis, na który szedł, był dużo mniejszy niż to, co nie nazywając kompromisem, robili koledzy, którzy po prostu propagandę uprawiali. On jej nie uprawiał. Jest taki film Szyfry, który moim zdaniem jest filmem właśnie szyfrem, zakodowaną odpowiedzią artysty na propagandę i na historię. Bo opowieść się wydaje tak naprawdę, po kolei oglądając ten film, przyjazd dość głupawego emigranta, który nic nie rozumie z Polski. Ojca, który szuka syna. Wydaje się film taki typowy no, dla tamtych lat. Znaczy, że przyjeżdża ktoś z zachodu, po co tam siedzi? Jak już tam siedzi, to już wróg. Ten wróg przyjeżdża i nic nie rozumie. A tak naprawdę film jest tak zaszyfrowany, że jest opowieścią o tym, że tak, szukajmy, wiedzmy, co się stało, ale jak się dobijemy do końca, to ta prawda będzie tak straszna, że przestaniemy żyć, przestaniemy funkcjonować. To znaczy, ta absolutna prawda o wymordowaniu ludzi za KZ NSZ-u po wojnie była nie do przyjęcia, żeby w ogóle funkcjonować w świecie, który nam zafundowano. A tu też padło ciekawego jeszcze bardzo u pana Kłopotowskiego. On powiedział, że to jest wielki artysta, film jest wspaniały, ale przecież wiadomo w tej chwili, że jest kłamany. No to jaka tu jest definicja w ogóle sztuki? Znaczy, ta sztuka może sobie kłamać i być piękna i jest dalej sztuką i ma zachowanie wartości wielkiego dzieła. Nic ciekawszego od prawdy to nie ma. Nawet sztuka jest nieciekawa, tak szczerze mówiąc. Więc rzeczywistość to nie jest coś, od czego trzeba uciekać, tylko trzeba po prostu nie kłamać, nie? Czy... Nie, no to jest podstawą, wiesz, że jeśli chcesz mieć ten piękny tytuł artysty czy twórcy, to przede wszystkim nie kłam. Teoria pana Kłopotowskiego ci nie przekonuje, że w takich czasach nie trzeba tak manewrować, żeby ten ukochany jego widz kinowy uzyskał jakąś porcję duchowości, bo tylko od niego może uzyskać tą porcję duchowości oczywiście, ale żeby on tą porcję duchowości mógł przekazać, to on musi te filmy robić. Przed 89 rokiem sito, przez jakie przechodził reżyser z tekstem, było tak duże, że uważam za nieprawdę,
że można było cokolwiek przemycić przed okiem cenzora. Przecież no, mogę przypomnieć ci i widzom, że jeśli miałeś tekst, scenariusz filmowy, najpierw ten tekst musiał zaliczyć kierownik zespołu literackiego, potem szef zespołu literackiego, była dyskusja na tym poziomie i już wtedy jakby była pierwsze sito cenzuralne. Później to szło do centrali. Po przeczytaniu była komisja scenariuszowa, która oceniała scenariusz, dajemy czy nie, poprawiamy. I w międzyczasie było to czytane przez na ulicy Mysiej i przez odpowiedni wydział w Komitecie Centralnym. I dopiero wtedy dostawało się pieniądze na zrobienie filmu. I jeszcze po zrobieniu tego filmu najpierw była mała kolaudacja w zespole filmowym, później była oficjalna kolaudacja, z której były protokoły Komisji Kolaudacyjnej, w międzyczasie oglądała to cenzura i jeszcze towarzyszy z Komitetu Centralnego. W latach 60. towarzysz Gomułka oglądał wszystkie filmy z biurem, z towarzyszami jak Kliszko i Kraśko i oni jakby decydowali, co może iść na ekran, co nie. I dopiero na komisji kolaudacyjnej podejmowano decyzję, czy film idzie do rozpowszechniania, w jakiej ilości kopii, w których kinach, jakie i w jakich czasopismach będą recenzje, i jakiej wielkości i jak długo ma być w kinach. Słuchaj, przecież to jest po prostu w tym państwie, które jednak było państwem totalitarnym, to nie wmawiajmy sobie, że można było przez to sito jakoś przebrnąć. Czy reżyser filmowy z artystą? Czy bywa artystą, może pan Krzysztof Kłopotowski poniekąd w tej sprawie? No cóż, no, Andrzej Wajda był w PPR-ze, Marek Piwowski był tajnym współpracownikiem. Zapamiętałem taki film sprzed 40 lat Marka Piwowskiego pod tytułem Muchotłuk, gdzie on w sposób pogardliwy odnosi się do tradycji kombatanckiej. Wtedy już sobie postawiłem pytanie, skąd tyle pogardy, dlaczego tak? I ten znak zapytania aż przez 40 lat nade mną wisiał w sprawie filmu Muchotłuk. I dopiero w ostatnich tygodniach uświadomiłem sobie głębszy sens tego filmu. Być może Piwowskiemu on to nakręcił w roku 66, czyli miał już kilka lat współpracy ze Służbą Bezpieczeństwa za sobą. Chodziło prawdopodobnie o relatywizację tego bohaterstwa, bo przecież pokolenie akowskie wycierpiało znacznie większe męki od UB niż Marek Piwowski. Czy zlustrowanie reżyserów filmowych coś by dało polskiemu kinu, kulturze i Polakom? Tak, dałoby. Po pierwsze dałoby to, że mielibyśmy realistyczny pogląd na środowisko artystyczne. Zawsze trzeba mieć realistyczny pogląd na rzeczywistość, po pierwsze. Po drugie, postawiłoby tych ludzi w pewnym sensie pod ścianą. Zmusiłoby ich do tego, żeby sobie uświadomili to, co zrobili i być może by się w nich otworzyły w ten sposób pewne rany. I aby te rany uleczyć, stworzyliby wielkie filmy. Zresztą Marek Piwowski powiedział bardzo ciekawą rzecz, że w środowisku filmowym są agenci ze znacznie wyższej półki niż on sam. Nie powiedział kto, ale jakież pole do domysłów, wcale nie szerokie. Ja zresztą uważam, że należy być wyrozumiałym wobec artystów, że artyści mają prawo, niekiedy nawet powinni wytarzać się w rozpuście politycznej, obywatelskiej, moralnej, po to, żeby opowiedzieć jak było. Nam, artysta ma prawo do tego, żeby się złajdaczyć, po to, żeby uruchomić proces twórczy. Jeżeli z tego złajdaczenia wyjdzie wielkie dzieło, no to można tylko temu przyklasnąć. Nie mogę się zgodzić. Jest to po prostu wbrew zasadom, które są dla mnie najważniejsze. Jest to po prostu usprawiedliwianie świństwa od samego początku. A już wydaje mi się, trzeba być na swój sposób, nie wiem, naiwnym, żeby wierzyć, że skoro artystom, tym, którzy przez 40-50 lat żyli powyżej normy przeciętnej, byli na świeczniku, byli na pierwszych stron gazet, otrzymywali paszporty i diety na wyjazdy, nagle otworzyły się oczy i stwierdzili, że rzeczywiście zrobiliśmy tyle wam świństwa i teraz powstaną genialne dzieła. Kto zrezygnuje z tego, co gromadził przez te lata? Nikt się nie przyzna do swoich błędów. Wiesz, nikt się nie przyzna, że postępował niemoralnie, nieuczciwie, że był zwykłym służącym, że był zwykłym najemnikiem, że był zwykłym
zwykłym facetem do wynajęcia, do nakręcenia kolejnego filmu propagandowego. Nikt się do tego nie przyzna, ponieważ wiesz, jakby codziennie robiąc małą podłość, stajesz się już człowiekiem, dla którego podłość jest normą. I osoby, które tych podłości nie czynią, są po prostu frajerami, osobami naiwnymi. Rozliczenie ze środowiskami powinno nastąpić już dawno, już te w 89 roku. To, że się nie nastąpiło, to powiem to samo co Piwowski. Materiały, które ja przeczytałem, w dodatku rozmowy, które prowadziłem właśnie też z filmowcami tego średniego i starszego pokolenia, uświadomiły mi, że wiesz, tu już nie chodzi o samą agenturę w środowisku artystów, ale stopień zależności, uległości, kompromisu, na jakie szli artyści, to znaczy artyści, filmowcy sobie powiedzmy, jest to coś strasznie brudnego. To jest, wiesz, tyle zła, ile uczyniono na tej linii sprzedawania siebie za rzeczy materialne, będzie przytłaczające, jeśli to wszystko oczywiście ujawnimy i odgrzebiemy. Wiesz, bo tu nie wchodzą kwestie, wiesz, donoszenia. Oczywiście było kilku osób, które współpracowały z wywiadem, ze Służbą Bezpieczeństwa. Tutaj wchodzi jakby sprzedawanie się dla mamony. Dla mamony, dla paszportu, dla sławy, dla następnego filmu, dla obsadzenia żony czy kochanki w jakiejś tam roli. Wiesz, tego jest pełno. Tego jest pełno, jeśli chodzi o film polski i śmiem twierdzić, że jest bardzo mało osób z tego, wiesz, z których my znamy, ze świecznika, które ciągle kręcą, które się nie ubrudziły. Jest to straszny brud. Nawiązując do innej kwestii, którą poruszył pan Kłopotowski, on mówi o tym, że w Muchotłuku jest pogarda dla kombatantów. Mi się wydaje, że pogarda dla bohaterstwa i dla kombatantów jest przede wszystkim w wojennych filmach Andrzeja Wajdy. Wiesz, ja może się, wiesz, będę zawsze odnosił, może ja żyję z jakimś, wiesz, kompleksem moich rodziców, ale to było pokolenie, które zostało oszukane, zniszczone, okradzione i spotwarzone. I w tej ostatniej roli spotwarzania dość dużą rolę odegrał Andrzej Wajda, ponieważ on jakby ośmieszył, skompromitował, pokazał z jakąś, wiesz, dystansem i pogardą ten świat sprzed wojny, tą bohaterszczyznę, czy, wiesz, walkę właśnie ludzi z tego mieszczaństwa, czyli z AK. I tego po prostu ja nie jestem w stanie mu zapomnieć i darować. I to jest między innymi również powód, dla którego napisałem tą książkę. Raz w życiu byłem asystentem Kazimierza Kuca, który robił teatr telewizji w Krakowie. I bardzo to jest fajny facet, po planie sobie w ogóle rozmawialiśmy. I opowiedziałem taką anegdotę, która we mnie została. Otóż delegacja Szkoły Polskiej, nasi najlepsi eksportowi filmowcy, Cybulski, Kobiela, Wajda, Kuc, Pawlikowski pewnie, no cała ta grupa, pojechali do Londynu na jakiś festiwal. Poczuli, że jednak przecież to jest to mnóstwo Polaków, może warto do nich trafić. Poszli do knajpy polskiej, oficerów RAF-u, siadają. Knajpa zamilkła kompletnie, cisza. Cybulski tak chciał jakoś tak, mając ten swój wielki wdzięk, starać się rozładować, podchodzi do nich. Myślę, nigdy nie reaguje na Cybulskiego i na jego wdzięk. I w pewnym momencie od baru stał taki facet. Popatrzył na nich, podszedł i powiedział won. I Kuc mi to opowiadał jako taką niepotrzebność emigracji. To zagubienie Polaków, którzy są poza swoim miejscem na świecie, czyli Polską. Kompletnie nie rozumiejąc, że ci ludzie odbierali to co oni tam opowiadali w tych filmach, bo w końcu one docierały jednak, jako stek kłamstw. Kuc tego zupełnie nie zrozumiał. Myślę, że jest ogólnopolskim artystą. Najważniejsze ze sztuk. To niezrozumienie, które ty dałeś przykład tą anegdotą, znalazłem w tych materiałach. W książce nawet pozwoliłem sobie, wiesz, na tyle okładki zacytować fragment szwajcarskiej gazety recenzji. Ta recenzja znalazła się w teczce Andrzeja Wajdy, którą sam Andrzej Wajda przekazał do archiwum. Jest to wycinek z prasy szwajcarskiej dotyczącej właśnie między innymi Wajdy. I Wajda, jak później zrozumiał, umieścił ten artykuł, dlatego że był dumny, że szwajcarska prasa o nim napisała. Tylko nie zwrócił uwagi,
o czym napisała, cytuję: dobrze jest, że od czasu do czasu można u nas obejrzeć polskie filmy. Pozwala to przejrzeć na oczy tym, którzy uparcie wierzą w liberalizację. Tacy artyści jak Andrzej Wajda, bez względu na to, czy zdają sobie sprawę, czy nie, są emisariuszami zręcznie działającego systemu Chruszczowa, wysyłanymi na Zachód jako pułapka dla głupców. Partia prowadzi ich na smyczy, nawet wtedy, gdy im się użycza trochę wariackiego urlopu. Gdy go jednak nadużywają, gwizdem przywołuje się ich w odpowiednim momencie do porządku. Ci młodzi ludzie, którzy stoją do dyspozycji elastyczniejszego obecnie systemu propagandy Związku Radzieckiego, są właśnie dzięki tej giętkości i pozornej artystycznej wolności bardziej niebezpieczni niż nudni i ciężcy bardowie Żdanowa. Wystarczy obejrzeć film Wajdy, aby się o tym przekonać. Aby się móc im przeciwstawić, należy ich poznać dla dobra Zachodu. Andrzej Wajda nie odszedł jakby z kina polskiego, jakby jego jakby system jakby konieczności, zależności jakby właściwie pozostał. Tu na ekranie co pewien czas pojawia się taki fragment materiałów, na którym wspólnie do zdjęcia pozuje Andrzej Wajda, Krzysztof Kieślowski, Agnieszka Holland, Ryszard Bugajski. Oni pozują do wspólnego zdjęcia. To zdjęcie było robione we Francji w trakcie obchodów stulecia kina, w trakcie festiwalu filmowego w Cannes. Te osoby wywalczyły to, że to oni są reprezentantami polskiego kina, a Wojciech Jerzy Has w ogóle nie został uwzględniony w liście osób, która z ramienia kina polskiego pojechała na ten festiwal. Czyli nie uważano go za osobę godną reprezentowania filmu polskiego. Zresztą, wiesz, ostatnie lata Hasa, to, że on przez 14 lat miał scenariusz Osioł grający na lirze, właściwie tylko chodziło o dofinansowanie przez państwo i nie mógł się doprosić tych pieniędzy, to jest skandal, ale jest to po prostu kwestia rozgrywek w tym środowisku, że pewna grupa, nazwijmy po imieniu, właśnie związana z Andrzejem Wajdą, który promował cały czas studentów ze Szkoły Śląskiej, osoby związane z Krzysztofem Zanussim, oni jakby cały czas do tej pory jakby trzymają kino polskie. Jeden z elementów przekłamania, który w tej książce odnalazłeś, jest dość aktualna historia. Mianowicie mistrz Andrzej Wajda robi teraz film o Katyniu. I sam słyszałem osobiście parokrotnie w telewizji, kiedy nawiązuje, robiąc ten film, do pewnego prawa moralnego, które ma w tej materii, ponieważ jego ojciec jest ofiarą Katynia. Całe życie pana Andrzeja Wajdy składa się z niedopowiedzeń, malutkich kłamstewek, naciągnięć, niedomówień. Począwszy, wiesz, z takich rzeczy, że dopiero 5 lat temu sam mistrz się przyznał, że nigdy w życiu nie zrobił matury. No i wiesz, to, że tak naprawdę w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie to nie był studentem, tylko był wolnym słuchaczem i dopiero po 3 latach został przyjęty w poczet studentów. To są drobiazgi. Wiesz, z Katyniem również jest sprawa nie tyle co śliska, ale taka złożona z niedomówień. Ojciec pana Andrzeja, o czym już, wiesz, wiadomo było na podstawie dokumentów historycznych, mniej więcej od 91 roku, kiedy Wojskowy Przegląd Historyczny zaczął drukować ofiary Katynia, łącznie z biogramami, gdzie kto zginął, wiadomo było, że w Katyniu zginął Wajda, ale nie Jakub. Konrad Wajda i też innej szarży, w dodatku palący, bo znaleziono przy nim papierośnicę. Już podejrzenia, że to nie jest ten Wajda, były w 1941 roku, bo się nie zgadzało się imię, nie zgadzał się stopień, nie zgadzały się szczegóły, które znaleziono w marynarce. Andrzej Wajda jakby zawłaszczył sobie tą postać. Prawdą jest, że jego ojciec zginął na wschodzie. Według dokumentów, które zostały opublikowane, jego ojciec zginął zamordowany na posterunku policji, jak dobrze pamiętam, w Charkowie. Czyli mówi się, że ogólnie jest ofiarą to, co się ogólnie nazywa zbrodni katyńskiej, ale nie zginął w Katyniu. I wiesz, i tutaj mamy, wiesz, takie niedopowiedzenie. Nie jest to Katyń, tylko Charków. Zginął w trakcie wymordowywania polskiej, można powiedzieć, administracji, inteligencji i biurokracji dokonywanej przez Armię Czerwoną. W ramach tej akcji zginął, ale nie zginął w Katyniu. W ramach legendy to by się wszystko mieściło i w ramach pewnej... Ale... moralnego prawa też. Nie. Jakim prawem można zawłaszczać temat historyczny? Trzy, chyba cztery lata temu został wstrzymany na zasadzie działań zakulisowych, za którymi, jak się później mówi oficjalnie, stał Andrzej Wajda, film Roberta Glińskiego, który już był gotowy, miał ruszyć ze zdjęciami chyba w ciągu tam 2 tygodni.
I nagle film został wstrzymany, wycofano dotacje, wycofał się producent i oficjalnie powiedziano Robertowi Glińskiemu, że nie dojdzie do produkcji, ponieważ temat jest jakby zastrzeżony dla Andrzeja Wajdy. Jak to można było zrobić? A poza tym, wiesz, jeśli, no może powiem tak trochę, wiesz, z grubej rury, jeśli naprawdę Andrzej Wajda czułby się dłużnikiem swojego ojca, czułby się osobą rzeczywiście skrzywdzoną przez Katyń, przez ten zbrodniczy system, to film o Katyniu zrobiłby w 1989 roku, a nie przeciągał czas w nieskończoność, szukał właściwego scenariusza i tak dalej. Przeciąganie nakręcenia filmu o Katyniu było w jakimś sensie, według mnie, zbrodnicze dla naszej racji politycznej. Gdyby film o Katyniu ukazał się w 90 roku, ten film zrobiłby zupełnie inną atmosferę i sytuację Polski w Europie. Mielibyśmy zupełnie inną sytuację przetargową. Ale ty w tym momencie zapomniałeś zupełnie, że do tej pory robił filmy wyłącznie ideologiczne. To jakby taki zrobił ponownie, to już nie wiem naprawdę, gdzie twoja nadzieja i na czym, z czego ją czerpiesz. Powiedz, co w ogóle robisz? Robiłem bardzo dużo rzeczy. Próbowałem najpierw kroku w zawodzie reżysera filmów dokumentalnych, reportaży, felietonów. Jeszcze będąc w szkole filmowej i tuż po, sam właściwie swoim sumptem, pomysłowością udało mi się jeździć na festiwal do Cannes, z którego nakręciłem jeden film na 16, jeden na 35, no i chyba 3 czy 4 reportaże z różnych festiwali oczywiście. Współpracowałem w pewnym okresie i z drugim programem telewizji, i z pierwszym, na zasadzie Wolnego Strzelca, który przynosił pewne materiały i propozycje. Wiesz, skończyło się to objawami potężnej nerwicy, bo nagle moje materiały, jeśli można powiedzieć, okazywały się pod cudzymi nazwiskami, czyli mówiąc krótko, były kradzione, ponieważ jakby nie potrafiłem kontrolować tych kaset, które dostarczałem do redakcji, na przykład Pegaza, że ona się znajdowała w innym, ktoś się podpisywał, że to jest jego materiał. Próbowałem walczyć o swoje i jakby w tym momencie zostałem skreślony, stałem się taką trochę czarną owcą, później pracowałem w takim radiu w Łodzi, Radiu Manhattan. I to był bardzo fajny okres w życiu. Później niestety się rozchorowałem. 3 lata choroba nowotworowa, ale jak widzisz, wyszedłem po chemioterapii. Mogę być chyba reklamą chemioterapii, bo mam i włosy, i nie jestem chudy, i żyję. Także jestem żywym świadectwem, że nowotwory. Pozbierałeś się tak, po chorobie i postanowiłeś opisać... Wrócić do branży, ale branża się właściwie teoretycznie się zmieniła i się nic nie zmieniła, gdyż byli ci sami ludzie, ale zmieniły się jakby prawa funkcjonowania rynku. I zacząłem, w związku z tym pomyślałem, że trzeba, nie można stać w miejscu, trzeba się rozwijać. W związku z tym zacząłem, a zawsze miałem takie zacięcie trochę historyczne, zacząłem chodzić po archiwach i czytać te materiały. No i efektem jest właśnie książka o panu Andrzeju. Jeszcze mówię, które są napisane i leżą i czekają albo na wydawcę, albo lepszych czasów. Mam duży luksus. To, że mogę to wszystko robić, ten luksus wynika z długu wobec moich przodków. Jeden z moich dziadków miał w okresie międzywojennym firmę budowlaną dróg i zostawił majątek, który mu zabrano po wojnie. To były kamienice i dzieła sztuki, z których nie mógł na przykład mój ojciec korzystać. I właściwie ojciec harował od 8 do 16, nic z tego nie mając. I ja żyję jako rentier, ponieważ odcinam te kupony, zwrócono mi jedną kamienicę, udział w Krakowie. Miałem obrazy takich mistrzów jak Malczewski, Gierymski, czyli obrazy ściany. Czyli atak na polską kinematografię i na pana Andrzeja Wajdę jest atakiem z pozycji rentierskiej. Można tak to powiedzieć. Czyli jesteś okopany jakby życiowo, mogą ci właściwie skoczyć. Tak się czuję w obowiązku chyba na koniec powiedzieć rzecz następującą, że tu bardzo piękne, zresztą słuchałem tego. Było to bardzo mi miłe, jak mówiłeś o profesorze Hasie. Tyle dobrego. Ja czuję się jakby w obowiązku powiedzieć następującą historię, że jako student profesora Hasa przyniosłem mu zachwycony scenariusz, takie tam drugoroczne ćwiczenie. To był taki moja kompilacja, fragment dramatu Pieszo Mnożka. To się nazywało Syn. Kończy się wojna, spotykają się ludzie na takiej małej stacyjce i w tej etiudzie jest taka postać. Jest to żołnierz Narodowych Sił Zbrojnych, w takich wysokich butach, bryczesach, no wulgarny, obrzydliwy typ, bydlak. I profesor to zobaczył, ja taki dumny się, ten scenariusz tak jest.
taki mocny, a on mówi, wiesz, są tacy pisarze, poeci, oni sobie siedzą, piją kawkę, bracie w Paryżu i nic nie rozumieją z tego, co się stało w tym kraju. I ja wróciłem do domu z takim poczuciem, że jakiś w ogóle ciemnogród, powiało ciemnogrodę. Otóż chcę powiedzieć, że jestem strasznie wdzięczny profesorowi Hasowi za to, że mnie tak wygonił z tym scenariuszem, z tą moją własną głupotą, którą przyjąłem od Sławomira Mrożka w sprawie wizerunku polskich żołnierzy NZ. A tobie dziękuję bardzo za spotkanie i dziękuję, że napisałeś tą książkę, która niestety nie będzie w Empiku reklamowana i sprzedawana. Dziękuję Państwu bardzo. Do widzenia.